Pomiki można trzymać razem w klatce? No oczywiście, że nie. Cześć, witam was w kolejnym filmie na tym kanale i dzisiaj opowiem wam o samotniczej naturze chomika oraz o portalach mówiących kompletne bzdury. Chomiki są silnie terytorialnymi zwierzętami, czyli pod żadnym pozorem nie mogą być razem w klatce. Te na pozór małe zwierzątka potrzebują naprawdę dużo przestrzeni. Jak są same w klatce, a co dopiero jak są trzymane w parach. Jeżeli miałyby być trzymane razem w klatce, potrzebowały bardzo, bardzo wielkiej przestrzeni, aby nie widziały siebie za często. W naturze chomiki mają około 118 metrów kwadratowych tylko dla siebie, a w niewoli zapewniamy mu około 3200 centymetrów kwadratowych. Chomiki oznaczają swój teren gruczołem zapachowym, który znajduje się na brzuchu chomika oraz u chomików syryjskich na boku ciałka. Nie wiem, jak to wytłumaczyć inaczej. Jeżeli jeden chomik oznaczył teren w naturze, to drugi chomik, który wejdzie na teren pierwszego chomika, bardzo się stresuje, bo wyczuwa innego chomika i ucieka. Jeżeli zamykamy dwa chomiki w klatce, chomiki nie mogą nigdzie uciec i po prostu bardzo to chomika stresuje. Nie każmy grupie chomików żyć w jednej klatce i nie skazujmy je na ciągły stres. Chomiki mogą być w grupie, kiedy mają poniżej 26 dni życia. Wtedy rozdzielamy chomiki na płcie, a około 5-6 tygodnia rozdzielamy chomiki do innych klatek. Ale o tym jeszcze zrobię film, spokojnie. Zagraniczni, doświadczeni właściciele chomików niekiedy trzymają chomiki razem w klatce, kiedy są rodzeństwem, są tej samej płci i nie atakują siebie. Jednak zawsze wtedy jest przygotowana klatka na wypadek pogryzienia drugiego chomika. I ja naprawdę to odradzam, zostawmy to właścicielom chomików z kilkunastoletnim doświadczeniem. Stadność i samotniczość poszczególnych gatunków chomików. Chomiki syryjskie są najbardziej terytorialnym gatunkiem chomika. Ten gatunek nigdy nie może przebywać razem w klatce, a nawet odradzane jest trzymanie jednej klatki syryjka obok drugiej klatki syryjka. Chomik roborowskiego, nie roborowski. Jest najbardziej stadnym chomikiem samotnikiem. Głupio to brzmi, ale taka jest prawda. To one są najczęściej trzymane w parach. Stanowczo odradzam. Chomik Campbella nie jest stadny, ale jednak nie jest tak terytorialny jak syryjski. Lecz nie jest tak stadny jak roborek. Chomik hybryda lub dżungarski. Tutaj jest tak samo jak z Campbellą. Chomiki się zagryzą dosyć szybko i nie jest wskazane trzymać je razem. A teraz fanpart, czyli portale, które gadają bzdury, jako iż chomiki można trzymać w parach albo w grupach. Omlet. Piszę, że chomiki karłowate można trzymać w parach, bo to są zwierzęta stadne. Artykuł powstał w 2019 roku. Na szczęście w komentarzach sporo ludzi poprawia ten artykuł, więc chwała im. Część zapytaja. Osoby bez krzty wiedzy biorą się za pytania, na które nie znają odpowiedzi lub puszczają wiązankę typu: mój chomik mieszkał w tym, robił to, mieszkał z, nie gryzł się, jadł to i żył. To jest najgłupszy sposób wyrażania swojego zdania. Po prostu. Doucz się. Chomiki syryjskie, Weebly. Niby chomiki roborowskiego mogą być w parach i uwaga, trzymajcie się kanapy, łóżka czy fotela. Czułem się razem dobrze. Ojojoj. I niby dżungary można trzymać razem, co jest po prostu nieodpowiedzialne. Nikt inny jak wszystko o twoim zwierzaku. Jak ja bardzo uwielbiam ten kanał. Es este que veis que tiene una colita pequeña, es huidizo, pero es verdad que con el tiempo y el manejo acaba haciéndose bastante bien a la mano. Es un hámster relativamente sociable y es el único que en manos expertas pueden llegar a convivir dos machos. Początek dobrze się zaczyna, tam koleś mówi, że nie można trzymać chomików razem, aż tu nagle bum. Chomiki chińskie niby można trzymać razem w klatce. Co? https://sites.google.com/site/chomiki/98731/home/rasy/chomik/dżungarski. Chomików dżungarskich
Nie można trzymać w parach ani w grupach. Po prostu nie. Zagryzą się. Więc doszliśmy do końca filmu. Wypisałam tylko artykuły z pierwszych dwóch stron Google'a po wpisaniu frazy: czy chomiki mogą mieszkać razem? Straszne jest to, że w komentarzach pod takim artykułem można znaleźć komentarze osób, którzy chwalą się, że chomik odgryzł drugiemu chomikowi ucho. Ale przecież to natura i osoba chomików nie rozdzieli, bo tak się lubią. Albo osoby chwalące się miotami chomików bez hodowli i bez podstawowej wiedzy. Założenie hodowli jest trudne i nie jest to takie hop-siup, jak niektórzy mówią. Będzie to pochłaniało pieniądze, czas, a zarobek jest z tego nieduży. Można nawet wyjść na minus. Więc ludzie to robią z pasji, a nie dlatego, że chcą małe chomiczki. I po prostu kupujcie chomiki z hodowli, bo będziecie wspierali takich ludzi. Jeżeli trzymasz chomiki razem w klatce, to po prostu rozdziel chomiki, bo ten jeden gest może uratować życie takiemu stworzonku. Zacznie się od miejsca bez futerka, a skończy się na odgryzionej łapce. Dobra, koniec smutów. Dzięki za oglądanie i cześć, widzimy się w następnym filmie, który będzie z samych quizów, tak sobie postanowiłam. Więc cześć, outro! Witam, tutaj ja z przyszłości i chciałam wam powiedzieć, że możecie mi zadawać pytania do Q&A, bo chcę nagrać Q&A z okazji 27 subskrypcji. Wow, szok, mam aż tyle subskrypcji. Nieważne, więc zadawajcie pytania, a ja na nie odpowiem. Może w nie do końca zadowalający sposób, ale po prostu zadawajcie pytania, ok? Dobra, bye.